kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Pracowni Literackiej i przychodzę do Was ze streszczeniem i opracowaniem króciusieńkiego tekstu Górą Edek autorstwa Marka Nowakowskiego. W oryginale ten tekst liczy 2,5 strony, więc jestem przekonana, że każdy z Was tę prozę przeczyta, jeżeli tylko będzie miał do niej dostęp, bo z tą dostępnością, z tego co wiem, mogą być problemy. Ja tę książkę jakby miałam, kiedy ją kupowałam jeszcze ponownie, to okazywało się, że nie jest to wcale takie łatwe, żeby zdobyć ten tekst, więc z tego powodu też przychodzę do Was i Wam tutaj pomagam. Pamiętajcie, że wszelkie lektury, i te łatwo dostępne, i te trudniej dostępne, są opracowane na stronie notatkidomatury.pl, ale także w moim kursie maturalnym, bo tam wszystkie te materiały ze strony notatki.pl są i kursanci chodzą w złocie, czyli mają wszystko. Nie przedłużam, zapraszam Was na materiał. Na początku nieco o samym autorze. Marek Nowakowski, świetny twórca, uwielbiam totalnie to, co on robił i na studiach też tak było, nawet parę prac mu poświęciłam, ale to chyba nieistotne. W każdym razie jest to autor opowiadań, publicysta, scenarzysta, jakie książki stworzył, między innymi Raport o stanie wojennym, Prawo prerii, Powidoki, Benek Kwiaciarz, Ten stary złodziej. I był zaliczany do pokolenia współczesności, czy też pokolenia 56. To pokolenie obejmuje twórców, którzy się urodzili w okolicach 30 roku, 35 i potem wyrażali bunt wobec świata. Jego twórczość nazywamy małym realizmem, bo on opisywał codzienność zwykłych, przeciętnych ludzi i dlatego może aż tak sympatyzowałam z tą jego twórczością, bo jak wiecie, jestem fanką realizmu też tego XIX-wiecznego, i potem i tak przeszło. Dobra. W każdym razie tomy jego opowiadań skupiają się na egzystencji warszawskiego marginesu, złodzieje, prostytutki, paserzy. Uprawiał krótkie formy z pogranicza reportażu i fikcji, charakteryzujące się prostym, potocznym językiem i został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a zmarł w 2014 roku, czyli no, widzimy, że rzeczywiście to jest twórca współczesny. O co w ogóle chodzi w tym króciusieńkim opowiadaniu? Górą Edek to opowiadanie ukazujące agresywne oblicze lat 90. XX wieku. Właściciel luksusowego samochodu, prymitywny i przebojowy, lekceważąco traktuje kierowcę malucha. Ta realistyczna scenka o symbolicznej wymowie stanowi krytykę rozwijającego się po transformacji ustrojowej drapieżnego kapitalizmu. Informacje ogólne. Ten tekst pochodzi z tomu Prawo prerii, który został wydany w 1999 roku, ale możecie go znaleźć też w takim zbiorze Książę Nocy. I ja właśnie stamtąd mam ten tekst. Oczywiście mówimy tu o literaturze współczesnej, najnowszej. Jest to epika, gatunek to opowiadanie, ale tutaj są ciekawostki, bo narrator nazywa je sprawozdaniem i utwór ten, bardzo krótki, oszczędny, przedstawiający jedną scenkę, opatrzoną komentarzem, może się skojarzyć z obrazkiem pozytywistycznym. No i naturalne pytanie, no to co to, Rita, jest obrazek pozytywistyczny? Otóż to jest w literaturze XIX-wiecznej krótkie opowiadanie prozą lub wierszem, mające charakter scenki rodzajowej, często udramatyzowanej, portretu psychologicznego lub plastycznego opisu sytuacji. W formie prozaicznej były to najczęściej małe opowiadania, nasycone obserwacjami społeczno-obyczajowymi, utrwalające jakieś charakterystyczne dla danego środowiska realia, również językowe. No i ta definicja pochodzi ze słownika terminów literackich. Więc wiecie, że dobre źródło. Geneza. Nowakowski jako pisarz miał temperament realisty i komentatora otaczającej go rzeczywistości. Czyli nam się trochę przypomina Prus. Procesowi transformacji politycznej i gospodarczej, która zasadniczo wpłynęła na życie społeczne, poświęcił kilka książek. Jego wizja tego czasu była bardzo krytyczna. Krzysztof Masłoń zwrócił uwagę, że Nowakowski w jednej książce stworzył postać iście archetypowego beneficjenta III RP, Stasia Bombiaka, biznesmena, któremu słoma wystaje z butów. Według krytyka, czyli tego właśnie Krzysztofa Masłonia, Prawo prerii opisuje dokładnie przestrzeń, w której się ten osobnik Bombiak porusza. Według niego tom ten przedstawia obraz Polski jako jednego wielkiego bazaru. No, krytyczna ocena. Tytułowy Edek nawiązuje do postaci ze znanego dramatu, upewnia w tym wniosku pierwsze zdanie utworu. To ten Stanga Mrożka. Występuje tu aluzja literacka, czyli nawiązanie do innego tekstu.
Oczywiście narrację mamy pierwszoosobową, czas akcji niesprecyzowany, no ale z kontekstu całego tomu należy wnioskować, że to są po prostu lata 90. i miejsce akcji niesprecyzowane, ale no widzimy, że to jest zatłoczona ulica małego miasta. Wybrani bohaterowie, jest ich troje, więc damy radę, narrator i zarazem bohater, a właściwie z ich trzech, bo sami faceci, obserwuje scenkę, która miała miejsce na zapchanej samochodami niewielkiej ulicy centrum miasta, inteligent, baczny obserwator. Zauważone zdarzenie kojarzy mu się z wybitnym dziełem Mrożka pod tytułem Tango. Incydent zmienia w symbol opisujący otaczający go świat. Kierowca Forda, wysoki, potężnie zbudowany mężczyzna w skórzanej kurtce, przebojowy, agresywny cham, zapewne parający się jakimś biznesem, narrator sugeruje, że ten typ człowieka zaczyna opanowywać przestrzeń społeczną. Kierowca malucha, niewysoki, drobny mężczyzna w okularach, narrator określa go jako inteligenta, stawia opór chamskiemu kierowcy, ale ostatecznie ulega mu. Nierównowagę sił Nowakowski przedstawia niezwykle plastycznie, wspaniały w kolorze szafir metalik, mały Fiat to żałosne biedactwo wobec takiego masywu. Tu widzimy też hiperbolizację, prawda? Streszczenie. To ten Tango Mrożka. Tak zaczyna się opowiadanie. Narrator mówi o przebojowym, agresywnym chamie, który dominować zaczyna i błyskawicznie osiąga swoje cele. Dalej wyjaśnia, że to skojarzenie przyszło mu do głowy po zaobserwowaniu pewnego zdarzenia. Działo się to na zatłoczonej ulicy w centrum miasta. Kierowcy mieli problem z zaparkowaniem i czyhali na miejsca postojowe. Nagle zwolniło się jedno z nich. Kierowca małego Fiata podjechał tam, pragnąc wsunąć się w szczęśliwie powstałą lukę. Wtedy pojawił się wielki, lśniący Ford, przypominający drapieżnika, który zablokował malucha, nie pozwalając mu zaparkować. Zaczął się swoisty pojedynek, wojna nerwów. Kierowca małego Fiata zaczął trąbić, na migi pokazywać, że ma pierwszeństwo. Kierowca Forda nie reagował na te protesty, w końcu mały Fiat odjechał. Wtedy Ford miękko i bezszelestnie, imponując zwrotnością i zdolnością plasowania się w ciasnej przestrzeni, zajął zdobyte miejsce. Kierowca malucha wysiadł z auta. Narrator zauważył, że był to niewysoki, drobny młodzian o szczupłej twarzy w okularach, inteligent jakiś. Ów młodzian chciał dać wyraz swojemu oburzeniu. Z Forda wyłonił się wysoki, potężnie zbudowany człowiek w skórzanej kurtce. Zlekceważył inteligenta, sunął jak wieża oblężnicza przed siebie. Zniknął w bramie, do której były przytwierdzone tabliczki z nazwami firm i przedstawicielstw handlowych. Motywy literackie. Lata 90. w Polsce, czyli czas transformacji systemowej, politycznej, gospodarczej, społecznej, często utożsamiany z czasem dzikiego kapitalizmu, którego negatywnymi bohaterami byli m.in. szemrani biznesmeni mający kontakty ze świadkiem przestępczym. Biznesmen, takim właśnie szemranym biznesmenem, wydaje się kierowca Forda. Bezwzględny sposób toczy na ulicy walk o miejsce postojowe z kierowcą malucha. Jest symbolem prymitywnej siły społecznej, która zagarnia dla siebie coraz więcej miejsca. Ostatnie zdania utworu, teraz parł do następnego celu, znikną w pobliskiej bramie opatrzonej tabliczkami z nazwami firm i przedstawicielstw handlowych, mają charakter symboliczny. Świat przedsiębiorców został powiązany z ludźmi takimi jak Edek z utworu Mrożka. Przypomnijmy sobie jeszcze na szybko właśnie zakończenie tanga i jego symboliczne znaczenie, no bo jak sama nazwa utworu wskazuje, na samym końcu Edek porwał do tańca Eugeniusza i tym samym przejął władzę. Przypomnijmy, że Edek w tangu był prymitywnym człowiekiem, z którym romans miała żona Stomila, więc on tam nie charakteryzował się niczym więcej niżli ogromną siłą i też utożsamia totalitaryzm, te wszelkie systemy, które będą kontrolować ludzi. A zatem, jeżeli tutaj widzimy kogoś, kto przypomina tego Edka, no to mamy tu znowu do czynienia z prymitywizmem, z takim podejściem do świata, gdzie najważniejszym elementem, najważniejszymi zaletami człowieka, najważniejszą zaletą jest siła po prostu. Inteligent. W krytycznych opowieściach w latach 90. wskazuje się często inteligenta jako człowieka, który jest skazany na porażkę w starciu z agresywnym, chamskim biznesmenem. Nowakowski wpisuje się w ten sposób myślenia, tworząc scenę walki masywnego Edka z niepozornym inteligentem. Kochani, na końcu chcę Was jeszcze raz serdecznie zachęcić do zapoznania się z twórczością Nowakowskiego. Jeżeli ktoś z Was nie przepada za patetyzmem w literaturze, nie lubi, nie wiem, dramatów, trochę go męczy martyrologia narodu polskiego, to w tej twórczości Nowakowskiego poczujecie się, mam wrażenie, całkiem przyjemnie. Teksty są krótkie, napisane
napisane właśnie prostym językiem, ale w taki bardzo inteligentny sposób przybliżają nam rzeczywistość lat 90. i sprawiają, że inaczej, bardziej krytycznie możemy patrzeć też na własną rzeczywistość, więc zachęcam. Pamiętajcie o tym, że pomagam w kursie na kursydomatury.pl i na stronie notatkidomatury.pl. A teraz Was mocno całuję i cóż, lecę do swoich kursantów. Pa!